Z wielką przyjemnością zapraszam na zupełnie nową serię spotkań, gdzie rozmawiamy o Ewangelii Świętego Marka, a zrobiliśmy to w 13 odcinkach. Mówiąc te słowa, jesteśmy już po wszystkich nagraniach i naprawdę z pełnym przekonaniem zachęcam do obejrzenia, tym bardziej, że po raz pierwszy jest to wspólna inicjatywa trzech instytucji. Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei, Nadziei TV Spotkowy Leśnej oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, której wykładowcy wzięli udział we wszystkich odcinkach. Bardzo serdecznie zapraszam. przyznam wam, że no niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość, żeby spotkać się razem tutaj, no właśnie przy stole, po to, żeby porozmawiać o Ewangelii według świętego Marka. Nie wiem, nie wiem jak wam, ale mi osobiście takie skojarzenia i pewne takie naturalne konteksty chyba najbardziej odpowiadają do tego, żeby właśnie móc sprowadzić gdzieś ten tekst pisma świętego, czasami być może nieco oddalony tak od codzienności do właśnie takiego codziennego kontekstu. I poniekąd gdzieś chyba ta idea cała gdzieś lokuje się na poziomie reformacji, kiedy Marcin Lutet siadał ze swoimi przyjaciółmi do stołu po to, żeby z nimi właśnie rozmawiać o teologii, co wydaje mi się o to jest o tyle fajną rzeczą, że jakoby ten kościół trochę wychodzi spoza budynku kościoła, gdzie częstokroć był tak rozumiany po to, że właśnie żeby być na co dzień z ludźmi tam, gdzie oni są w takim codziennym kontekście, więc ten stół jest naprawdę fajny. A z drugiej strony, no, niezwykle się z tego powodu cieszę, że jesteśmy tutaj razem, dlatego, że jak pomyślę sobie o tym, że miałbym zorganizować jakiś, jakiś czas, kilkanaście godzin, na to, żeby z kolegami, koleżankami porozmawiać o Ewangelii Marka i mieć taki dedykowany czas tylko na się to, to nie zdarzyło. To byłoby to chyba po prostu niemożliwe, więc to jest super, że właśnie mamy ten stół dzisiaj i że będziemy mogli przez najbliższe tygodnie też właśnie przejść przez całą Ewangelię według Świętego Marka, koncentrując się na jakichś najważniejszych takich rzeczach. No i co też dla mnie jest bardzo fajne, że mogę konfrontować niektóre jakieś myśli, pomysły czy interpretacje, które mi przychodzą do głowy kiedy czytam tekst pisma świętego. Tego z wami, ale też poszucha, posłuchać innej opinii. w sumie chyba to też jest no, jedna z tak naprawdę z najstarszych, że tak powiemy, ścieżek, takich edukacyjnych, gdzie ludzie właśnie uczyli się w ten sposób, że słyszeli, jak. Jak dyskutują różni, nie wiem, rabini nauczyciele na jakieś tematy po to, żeby móc też ocenić różne rzeczy, usłyszeć odmienną opinię, wyrobić sobie swoją własną, więc z jednej strony dla mnie pożytek, ale też myślę, że dla każdego, kto gdzieś będzie miał okazję posłuchać i zobaczyć, jaka jest optyka spojrzenia na Ewangelię Starzy w Waszym przypadku. W starożytności spisywali takie rozmowy, my je nagrywamy. Inny <laughs> czas, inne okoliczności. Tak jest z naszą modlitwą, żeby to zrobiło jakąś dobrą różnicę taką praktyczną, nie tylko. Dobre ciekawostki, ale coś, co zmienia życie. Mhm. Słuchajcie, Ewangelia Marka generalnie jest najkrótszą Ewangelią w całym zbiorze Nowego Testamentu. Natomiast my doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że też nie jesteśmy pierwszymi adresatami Ewangelii, tak? no bo przecież był konkretny autor i konkretni ludzie, do których ten tekst został skierowany. Więc myślę sobie, że zanim w ogóle wejdziemy w jakiekolwiek teksty szczegółowe dotyczące tego, o czym, o czym tutaj to opowiadanie o Jezusie Chrystusie traktuje i czego jest w stanie nas nauczyć dzisiaj właśnie w XXI wieku w zupełnie innym kontekście, innych czasach i tak dalej, no to nie sposób pewnych rzeczy zrozumieć, jeśli właśnie nie uchwycimy tego, co jest gdzieś takie oryginalne, co niekoniecznie jest opowiedziane w samym tekście, ale co możemy z tego tekstu czasami właśnie wyłowić, wychwycić, po to, żeby lepiej rozumieć jakby przesłanie poszczególnych, poszczególnych tekstów. Więc moje pytanie jest: no, jak się zapatrujecie właśnie na, na te początki Ewangelii Marka i te rzeczy, które nie są bezpośrednio gdzieś wyrażone w tekście, jeśli chodzi o adresatów autora? Ewangelia Marka jest czasem taka pomijana, bo najkrótsza, a inni powtarzają. Jest jedną z tych synoptycznych, czyli i Mateusz, i Łukasz w dużo szerszym kontekście często będą mówić o tym, co mówi Marek. Więc po co sięgać do Marka, jak on tylko krótko, a inni coś więcej? Jest najmniej obszerna, ale jak się przyjrzeć? I to właśnie. To, co myślę, że dzisiaj wybrzmi ten sam początek, Marek bardzo tak mocno mówi, po co on to napisał. I to, i to jest bardzo ciekawe, bo każdy z ewangelistów, i tak naprawdę to jest jedna Ewangelia, cała. Czy spojrzymy na Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i podobieństwa i różnice, to to jest wciąż jedna Ewangelia. A, a Marek jest jednym z tych spojrzeń na Jezusa, kim on jest. No, ja przyznam Wam, że dla mnie to było na przykład bardzo zaskakujące, że jeden z pierwszych ciągłych komentarzy, że tak powiem, który został napisany do Ewangelii Marka, to jest dopiero VI albo VII wiek. To znaczy, że wcześniej po prostu ojcowie Kościoła się nie interesowali tą Ewangelią, ponieważ traktowali ją jako pewien skrót Ewangelii Mateusza, więc po co się nią w ogóle zajmować. Natomiast my faktycznie wiemy, że na, na dzień dzisiejszy w oparciu o też jakiejś studium Pisma Świętego, że Marek był prawdopodobnie właśnie pierwszym ewangelistą, tak i on to był tym, który zainspirował pozostałych ewangelistów do tego, żeby opowiedzieć historię o Jezusie Chrystusie, no tylko właśnie do konkretnych środowisk, do konkretnych grup, różnych grup, dlatego też Ewangelia Marka ma swoją specyfikę i swój charakter, ponieważ jest konkretna grupa docelowa, do której ta Ewangelia jest skierowana. Nie? Warto zwrócić uwagę właśnie na to, że Marek jest tym protoplastem, mm -hmm. tym pionierem właśnie Zapisywania dziejów o Jezusie. Wcześniej prawdopodobnie tylko były przekazywane ustnie, ewentualnie jakieś może skrawki gdzieś tam funkcjonowały, wypowiedzi Jezusa. Natomiast to jest ta Ewangelia, być może właśnie pierwsza, która została zapisana, która opisuje całe życie Jezusa. I kiedy zrozumiemy, w jakim kontekście ona powstała, ona myśli tutaj kulturę, świat, tak, to tam ludzie pisali biografię mhm. I, tak, i możemy zaobserwować pewne cechy wspólne. Ewangelii Marka z tymi innymi biografiami, które również opisywały życie ludzi, ale niekoniecznie w sposób chronologiczny, ale bardziej tak celowały w to, aby ukazać znaczenie tego życia mm -hmm. dla ludzkości danej osoby, jakieś wartości, które ta osoba wniosła i które warto y także wyżywać w swoim życiu. I podobny ma cel y właśnie ewangelista tutaj, który chce pokazać wartość życia Jezusa, po co Jezus przyszedł na świat, kim był, jakim był. I jakie to ma znaczenie dla wszystkich? Ewidentnie jestem zachwycony tak. i już na samym początku nie może wytrzymać. To nie jest, że powiem Wam na końcu, o co mi chodzi, tylko od razu od tego zaczyna i to w pierwszym rozdziale jest tak podkreślone. Pierwszy werset. Tak. No tak, to, jest, to, to są fakty i wydaje mi się, właśnie, że kiedy jakby rozumiemy, że tym pierwszym odbiorcą do którego jest Ewangelia, jest środowisko, w którego faktycznie, no takiej pierwszej odsłonie, nie jest może jakoś bardzo gruntownie też zapoznane z całym światem żydowskim, oczekiwań żydowskich, obietnicami Starego Testamentu, no to duże rzeczy jakby jesteśmy w stanie lepiej uchwycić, lepiej zrozumieć, bo prawdopodobnie no, rzymskie środowisko jest tym pierwotnym, do którego jest kierowana Ewangelia. I ja właśnie też rozumiejąc jakby ten wątek dotyczący roli danych, form tekstu, tak? czyli w tym przypadku mamy bardzo konkretną historię, która jest wzorowana na, na żywotach, tak? na tak zwanym bio, czyli devite, jako opis życia kogoś po to, żeby dać pewnego rodzaju wzorce, żeby o kimś opowiedzieć i też pokazać, co sensownego możemy sami w swoim życiu zrobić zrealizować. No i wiemy też, przynajmniej z tradycji chrześcijańskiej, że jest to prawdopodobnie wypadkowa tej perspektywy, Perspektywy, którą Jan Marek, bo tak się tradycyjnie przyjmuje jego autorstwo, przejmuje od, od Piotra do apostoła Piotra, jakoby to była Ewangelia Piotra, którą z kolei Marek właśnie opowiada dalej. Ja, 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 ja zwrócę... może pozwolę sobie przeczytać tylko jeden krótki fragment z, z dzieła Euzebiusza z historii kościelnej, który sięga do takiego tekstu papiasza z II wieku, więc bardzo wczesne świadectwo, na temat autorstwa, pochodzenia i źródeł tej Ewangelii. Także te sprawy poruszył prezbiter Marek, stawszy się tłumaczem, czy też hermeneutą Piotra, zapisał wszystko dokładnie, cokolwiek sobie przypomniał, jednak nie po kolei o słowach i czynach Pana, nie widział bowiem Pana ani nie poszedł za nim, lecz dopiero później za Piotrem. Ten znowu układał swoje nauki według potrzeb, jednak nie w ten sposób, jakby zamierzał przedłożyć zestaw słów Pana. Dlatego też. Nie wina Marka w tym, że niektóre rzeczy tak napisał, jak je przechował w pamięci. Cała jego troska była w tym, by z tego, co usłyszał, nic nie opuścił, ani, ale przekazał wiernie. No to jest bardzo ciekawy tekst, bo on dużo nas uczy. No jak słyszycie takie fragmenty, takie wypowiedzi wczesnochrześcijańskie, dotyczące właśnie tego, czym jest Ewangelia, jak została opowiadana na tych warunkach, to czego, czego Was osobiście, gdzieś tam to uczy w kontekście w ogóle spojrzenia na, na tekst i na jego rolę? Ja myślę, że to jest przede wszystkim widać w taki takiej apologii też pomiędzy tymi różnicami różnych Ewangelii, mm -hmm. bo one istnieją. I tutaj od razu papież określa to, że jest to spowodowane tym, że on miał pewne zamysł tematyczny, niekoniecznie chronologiczny, pewne różnice tym tłumaczy i tym, że on polegał na tym, co usłyszał od Piotra. Tak? Więc po prostu wiernie przekazał mm -hmm. to, co usłyszał od Piotra. Jest piękne to, że Marek pisze i do prostego człowieka, bo będzie to opowieść o cudach Jezusa, niezwykłości, które się dzieją, ale również właśnie, kiedy się zagłębimy, to zobaczymy bardzo duży pokład teologiczny. No zdecydowanie. To, to znaczy, ja Wam powiem osobiście, co dla mnie jest taką chyba najistotniejszą rzeczą związaną z takim uświadomieniem sobie właśnie tego, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o, o taką formę literacką tego, tak? Dlaczego właśnie Marek. Bierze taki żywot po to, żeby o nim opowiedzieć. Bo nie wiem, jak wy na to się zapatrujecie, ale ja, ja na przykład, kiedy nie wiem, idę sobie do księgarni i na przykład wchodzę do jakiegoś salonu prasowego, i jak chcę, nie wiem, z, się nauczyć gotować jakąś fajną potrawę, to idę na dział, gdzie są. Książki kucharskie. I wiadomo, że książka kucharska ma swój określony wzorzec, tak? Jest podane, co trzeba użyć, jak trzeba to przygotować, jak obrobić. Czasami może jeszcze jakieś zdjęcie, żeby pokazać jakąś fajną wydawkę. I można powiedzieć, że taka forma literacka, tak jaką jest na przykład właśnie książka kucharska, służy po to, żeby. Zrobić to czy tamto, nie? Więc wiadomo, że każda forma literacka, każdy gatunek literacki ma swoją rolę do spełnienia. Jak patrzę na Ewangelię, czyli właśnie na tą szczególną, można powiedzieć, taką formę, tak? Bo nie znajdujemy takiego stuprocentowego odpowiednika. Zresztą tak jak Marku wspomniałeś, nie? że to jest unikatowa rzecz, jaką jest Ewangelia, ale ona ma swoje właśnie wzorce w tych żywotach, nie? To wiemy, że po prostu rolą tych tekstów było to, żeby pokazać, Ludziom, jak żyć, tak? Bo ludzie potrzebują wzorców, ludzie potrzebują jakiegoś przykładu. Czasami po prostu nie wiemy, jak się znaleźć w jakichś sytuacjach, jak się zachować, jak rozumieć i tak dalej. A, a żywot właśnie miał spełnić taką funkcję, żeby nauczyć pewnej y, ścieżki. Y, I to jest dla mnie coś niesamowicie istotnego, dlatego że to mi pokazuje, po co ja mam czytać Ewangelię, tak? Jaka jest rola tego, tekstu, od samego początku założona chociażby w tym, że Marek decyduje się na opowiedzenie w taki sposób, a nie inny sposób, nie? Czy, czy starożytni nie byli trochę czasami rozważniejsi i nie, nie niekoniecznie szukali zawsze, na przykład w sobie, albo w jakichś przykładach, które może niekoniecznie były sensowne do naśladowania, ale szukali takich wzorców do życia, które są naprawdę czymś. Dlatego na przykład te żywoty filozofów, czy, wilo, czy żywoty cesarzy, władców, ponieważ to byli ludzie, którzy coś osiągnęli, coś wnieśli, coś wprowadzili. Więc Marek sięga po, po, ten żywot, daje formę, żeby ktoś, kto czyta, od razu wiedział, że to jest coś, czego się mogę złapać, coś, na czym się mogę wzorować. Wydaje mi się, że też jego celem, jest ukazanie Jezusa w taki bardziej uniwersalny sposób. Bo chociaż cytuje Stary Testament, to jednak tłumaczy wiele nazw, mm -hmm. e, imion hebrajskich, także jego taki ten idealny czytelnik właśnie niekoniecznie jest. Żydem, tak? mm -hmm. który zna Oczywiście. język hebrajski czy tylko właśnie jest, nie wiem, Grekiem, tak, Rzymianinem, mm -hmm. które, któremu on chce przekazać Jezusa, tak, pokazać, kim on jest i zachęcić, żeby był jego uczniem i naśladował Jezusa. No to, to jest, jest bardzo też ważne w kontekście chociażby tego, że można powiedzieć, że ten taki pattern, ten wzorzec, on jest uniwersalny, tak, że Jezus, pomimo to, tego, że jest Żydem, z żydowskiego środowiska, to jego sposób życia i jego wizja spojrzenia na człowieka, na Boga, na siebie, na na sens, to ma charakter uniwersalny i może być przyporządkowany do każdej, tak naprawdę do każdych czasów, do każdej kultury, która jest w stanie się przekształcać według tego wzorca, który wynika z Ewangelii. Nie? I można by tu pokusić się nawet o taki pewien specjalną, taką, taką zawartą w tekście Ewangelii, taką krytykę tego, co właśnie mówiono o cesarzach. Mm -hmm. tak? To przecież o oni na nich, na ich paruzję czekali, tak? tak? tak. To właśnie o nich opowiada Ewangelię. i Marek posługuje się tymi kluczowymi terminami i określa nimi Jezusa, określa, określa w ogóle mhm. opowiadanie o Jezusie, tak? Czyli w ten sposób on pokazuje, ok, macie władcę, ja wam pokażę jeszcze innego władcę, który jest wartym takim do naśladowania wzorem. Mhm. No, widzimy to środowisko, widzimy to rzymskie środowisko, ten kontekst i te kierunki i te cele. A, a sam Marek, kim, kim jest ten w ogóle Marek? Bo to też w sumie jest jakaś wczesnochrześcijańska myśl, która przekazuje nam, że to był właśnie Jan Marek czy prezbiter Marek, ale tego nie widzimy z samego tekstu w sposób bezpośredni. Tak? No, warto podkreślić, że starożytni nie mieli wątpliwości co do tego, że to jest właśnie ten Jan Marek. Są różne rzeczy gdzieś tam. Polemizowane, kwestionowane, ale akurat ta sprawa jest taka dość, dość jasna. Myślę, że to też wpływa na formę, tak jak to, tego, co napisał. Był uczestnikiem misji. To był człowiek mhm. misji. On towarzyszył Pawłowi, Barnabie, później Piotrowi. Teraz te fragmenty otworzymy, mhm. ale to też odbiło się w sposobie, jaki pisał, jakby kończąc ten element przekazu. On pisze językiem bardzo prostym. Ta jego Greka jest najprostsza ze wszystkich. I, I skupia się na takiej dynamice. U niego to czuć akcję, to jest, mimo że Ewangelia jest krótka, to, to bez przerwy jest i natychmiast, i zaraz, i coś mhm. się wydarzyło. Więc jak się ją czyta, to czuć taki element e, dynamizmu. On jako misjonarz e, lubi, lubi ruch. No lubi jak pewnie. coś się dzieje. I przez to, że zbija pewne wątki e, tematyczne w jednym miejscu, to skończy jeden wątek, przychodzi do następnego, przychodzi do następnego, tak? I ona ma dynamizm, cały czas jest coś nowego, now, nowa temat, nowa historia. No, na, na pewno, I ta może, na pewno może nam to coś powiedzieć o Marku, o jego osobowości, ale też mamy takie teksty właśnie w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich na przykład, które pokazują, można powiedzieć, jakieś początki tego, tego Jana Marka w kontekście funkcjonowania we wspólnocie uczniów na początku właśnie z apostołem Pawłem, z Barnabą. No i czytamy w tych tekstach chociażby z Dziejów apostolskich opisujące w rozdziale 12-13 pierwszy etap podróży misyjnych apostoła Pawła, no, że ten jego start, można by powiedzieć, w tym misyjnym teamie nie był taki najszczęśliwszy. Nie? Ja, tak. Jak na to patrzycie? No, 12 rozdział to jest w ogóle pierwszy moment, jak się pojawia sformułowanie Jan Marek. Tam jest Piotr, który wychodzi z więzienia i w cudowny sposób uwolniony. Zdaje się, jakby to była wizja. Ale jednak okazuje się, że to jest rzeczywistość i udaje się do domu Jana Marka. Mhm. I to jest ten pierwszy moment. A dlaczego mamy tutaj Ewangelię Marka? To jest najprawdopodobniej dlatego, że te postaci biblijne, które funkcjonowały zarówno w świecie żydowskim i greckim, otrzymywały podwójne imiona. Więc jest Jan, który jest tym Johannesem, Hebrajskim i jest Markiem greckim. Jest Saul i Paul, Paulos. Mamy, nawet sam Jezus będzie funkcjonował w, w, z imieniem hebrajskim Jehoszua. I ten Jezus grecki, który ma być bliższy, zrozumiały w kulturze greckiej. Więc mamy człowieka, który wyrasta, dojrzewa, um, uczy się. W świecie hebrajskim. Jego dom to Jerozolima. Najprawdopodobniej bogata rodzina, bo jeżeli mieli duży dom, gdzie spotykał się cały kościół, żeby się modlić, to jest miejsce, gdzie Piotr się udaje, więc to nie była jakaś mała izdebka, tylko to był duży dom. Więc Jan Marek jest kimś wykształconym z dobrego, dużego, bogatego domu w samej Jerozolimie. Gdzie najprawdopodobniej jeszcze wcześniejsze wydarzenia też się rozgrywały, chociaż my widzimy dopiero ten 12 rozdział dziejów apostolskich. Mhm. Takie zastosowanie też tego pokazuje, jak Pan Bóg wykorzystuje nasze tło, tak? to, skąd pochodzimy, jakie możliwości mamy dla swojej misji, tak? Tutaj akurat Marek, który znał język, który mógł właśnie pomóc. Pawłowi, Barnabie. Mhm. Piotrowi i na pewnym etapie życia. Też tak. i właśnie tak jest przedstawiony w XIII rozdziale, jako ten, który jest wysłany razem z Barnabą i Pawłem na tą pierwszą podróż misyjną, po to, aby być ich pomocnikiem. Mhm. Tak? I, 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 i to, jest, to jest do dzisiejszego dnia. Pan Bóg używa zwykłych ludzi, tak? ale z tymi różnymi zestawami tych darów, mhm. umiejętności, które mają, i Pan Bóg wykorzystuje ich do misji. I każdy właśnie może być użyty przez Pana Boga. Z jednej strony widzimy, można powiedzieć, Marka jako kogoś, kogoś, kto jest kompetentny do tego, żeby robić pewne rzeczy, tak? No bo zostaje z jakiegoś konkretnego powodu wybrany. Marek, też wspominałeś o bardzo ciekawym w ogóle spojrzeniu na, na tę funkcję, kiedy rozmawialiśmy jeszcze gdzieś wcześniej, odnośnie tego, właśnie, kim jest. Jakbyś tego mógł, pomocnika. Tak, o tego pomocnika, jakbyś mógł dosłownie przywołać w kilku, w kilku myślach, bo myślę, że też warto do tego będzie wrócić na pewnym etapie. Im bardziej się przyglądamy czasem właśnie takim. Ludziom, którzy są niepozorni, bo nie pojawiają się jako główni bohaterowie wydarzeń, ale jednak są takie różne refleksy i coraz więcej o nich widzimy, to mówiłeś, się o fragmencie z dzieł apostolskich 13.5, o mhm. tym pomocniku, i tutaj jest greckie słowo hyperetes mhm. które oprócz samego pomocnika może również wskazywać, że Jan Marek był człowiekiem, który zapamiętywał zawodowo teksty. Zawód, którego dzisiaj nie mamy, bo każdy ma sw swoje teksty we wszystkich Smartphone. możliwych formach, mhm. ale to też pokazuje, jeżeli oni ruszają na misję i mają z sobą człowieka, który jest w tym wykształcony, to jest, to jest człowiek nie tylko jakiś pomocnik, który teczkę nosi. To jest człowiek, który zna teksty hebrajskie na pamięć, co zresztą też widać, jak, jak zaczyna cytować, to on od razu łączy e, fragment z Księgi Wyjścia, dodaje Izajasza, dodaje Malachiasza i, i, i jemu to się wszystko, bo on to wszystko pamięta. Więc to jest człowiek, który e, jak trzeba kogoś zapytać, jak to tam było napisane, to on jest jak konkordancja. E, I w momencie, kiedy w pewnym momencie odstępuje od... E, Um, misjonarzy, no to jest wielkie rozczarowanie, bo to tak jakbyście nagle szli w dalszą misję bez waszego laptopa, który gdzieś tam został i po, pojechał w drugą stronę i teraz nie macie waszych wykładów, nie macie... E, tekstów źródłowych. Tekstów źródłowych, <grym> tak. Więc, więc był to człowiek naprawdę szczególny, szczególnie użyteczny i bardzo, bardzo wykształcony najprawdopodobniej. To jest właśnie rola Marka, Jana Marka w działaniach misyjnych. No, hermeneuta to jest to ktoś, kto objaśnia, kto wyjaśnia, kto interpretuje, kto tłumaczy. Tak on też spełniał funkcję. Natomiast no, na pewno ciekawym wątkiem i takim też, wydaje mi się, ważnym z perspektywy też takiego naszego czasami ludzkiego doświadczenia jest to, że widzimy, że Jan Marek na pewnym etapie, że tak powiem, no... No gdzieś się poddaje, tak? Jakaś sytuacja kryzysowa, nie znamy dokładnie wszystkich okoliczności i tego, co się działo gdzieś w nim, ale zrezygnował, zostawił ten zespół misyjny Pawła i Barnaby. No też widzimy w dalszej części, chyba w rozdział 15, gdzie się pojawiają tematy dotyczące drugiego etapu podróży misyjnych apostoła Pawła, że dochodzi do dużego konfliktu pomiędzy Pawłem, Barnabą odnośnie przyszłości Jana Marka. No i finał jest taki, że po tym ostrym sporze. Drogi się rozeszły i Barnaba idzie z Janem Markiem i pracuje na Cyprze. Paweł bierze Slasa, udaje się przez Wrota Sylwiańskie na północ odwiedzać, odwiedzać kościoły, właśnie na Półwyspie Anatolickim. Natomiast, no, można powiedzieć, że to jest taki moment ważący się przyszłości Jana Marka, gdzie albo będzie dalej, albo nie będzie. Widzimy, że Paweł był bardzo surowy w swoim sposobie podejścia i stosunku do Jana Marka, że jak goś już raz zawalił, to nie ma co na niego liczyć, to podziękujemy Panu za współpracę, nie? Natomiast się zastanawiam nad tym, bo widzimy właśnie z tego tekstu papiasza, że to Piotr był tym, który z Janem Markiem na pewnym etapie też współpracował. Wiadomo, że Paweł w pewnym momencie też się z nim gdzieś tam spotkał. Natomiast Piotr robi z niego swojego hermaneuta, swojego współpracownika i kogoś, kto dla niego pełni pewne funkcje. I tak się zaczęłem nad tym zastanawiać, czy na przykład ten powód, dla którego Akurat spotykamy Piotra w tej Ewangelii opowiedzianej przez Marka, nie jest w jakimś sensie poklejeniem pewnych i wspólnych, drugich doświadczeń, bo. Zachętą dla drugiej szansy. No tak, no Jan Marek na pewnym etapie zawalił, tak, ale można by powiedzieć, że postacią numer jeden, która się pojawi w Ewangelii, jeśli chodzi o grono apostolskie, jest Piotr, i ostatnim bohaterem Ewangelii według św. Marka jest. Piotr, i on jest tym, coś tym świadkiem, właśnie opowiadającym, on no jest tą postacią ramową, można by powiedzieć, dla całej Ewangelii. A to, co jest jednym z głównych, kluczowych motywów, właśnie, tej postaci w Ewangelii Marka, to to, że, no z jednej strony bardzo zdolny, chętny, wola do tego, żeby to czy tamto zrobić, ale na pewnym etapie również, no, się poddał, tak? Rozczarował się, wystraszył się. Ja się zastanawiam, czy nie ma czasami tutaj takiej Taki stycznej pomiędzy tak. Janem Markiem, że nie wiem, Piotr może jest w stanie tego Marka lepiej zrozumieć niż na przykład Paweł. Nie? Albo na przykład e, Marek opowiadając o Piotrze, poniekąd opowiada o sobie sam. Tak? Mo może ze względu na to, że jest gotów się z nim w jakiś naturalny sposób utożsamić. Tak. I być może ten Piotr jest dla niego jako, no właśnie nawet taki przykład, wzór. Bardzo pomocny, Albo ponieważ, precedens. ponieważ widzi, że, że, nawet jeśli w jego życiu poszło tak, jak poszło, to nie jest pierwszym i pewnie nie będzie ostatnim, bo, bo, każdy z nas w życiu popełnia jakieś błędy i czasami mogą to być błędy, które byłyby w stanie człowieka wykluczyć z jakiejś dalszej działalności, przynajmniej w optyce niektórych. Widzimy, że w optyce Pawła na pewno, nie? I w tym wszystkim jest też Barnabach, człowiek, który. No, być może nawet był rodziną Jana Marka, bo o tym no Paweł w, w, wspomina w liście do Koloson. Bliższa albo dalsza, zawsze jakaś tam rodzina jest, ale jest to człowiek, który właśnie wyciąga rękę, więc to jest mhm. też taka zachęta do tego, żeby szukać ludzi, którzy mają gotowość, którzy nawet gdzieś tam się może zatrzymali, może gdzieś utknęli, pewne okoliczności, choć kto wie, czy Jan Marek przez to właśnie nie poznał Piotra. Bo kiedy wrócił po tej zakończonej przedwcześnie podróży misyjnej, to mógł być czas, kiedy poznaje Piotra. Więc te różne okoliczności życia, my nieraz nie wiemy dlaczego. Znowu można na to spojrzeć tak, dzięki temu z jednej misji zrobiły się dwie misje, bo Paweł i Barnaba ruszają osobno. Więc nieraz z naszej ludzkiej perspektywy no mówimy, coś tam się wydarzyło, jakaś. No, nie tak to powinno być, ale Pan Bóg jest mistrzem odwracania nie, nie najlepszych sytuacji w najlepsze. No, ja rozumiem to w ten sposób, że w każdej sytuacji, z każdej sytuacji da się wyciągnąć coś dobrego. Także nawet jeśli sytuacje są czasami trudne i powiedzmy niekoniecznie musiały się wydarzyć. To nawet jeśli one zaistniały, to w każdym z tych okoliczności jesteśmy w stanie na zrobić najlepsze, co się da, więc widać, że tutaj też coś najlepszego z możliwych rzeczy się, e, się dzieje, i w, no widać, że czasami też porażki mogą być punktem wyjścia do czegoś dobrego. tak? Nie wiem, zaparcie się Piotra jednocześnie było jakimś może wsparciem dla Marka, żeby mieć świadomość tego, że może pójść dalej i najbliższy, e, ktoś z najbliższego kręgu e, Jezusa. Za którym on również chce iść, też miał trudne momenty w swoim życiu jest tutaj ciągle, tak? I, I możemy ze sobą coś robić. Dla mnie to jest jakiegoś rodzaju inspiracja, bo też różne momenty, w, ja miałem w swoim życiu pewnie w różne mi się momenty w swoim życiu, nie zawsze wszystko poszło dobrze, a jednak po prostu widzimy, że Jezus jest gotowy towarzyszyć również tym, w których życiu nie zawsze wszystko się dobrze poukładało i nie tylko na zasadzie, że no dobrze, to podzielę się sobą łaską i zbawieniem, ale to chodzi o jakąś bliską kooperatywę i takie zaufanie, gotowość no, Odpowiedzialności. Jest to, autorem nie? Ewangelii i to pierwszej spisanej, mm. więc całkiem to się dobrze poskładało. Jeżeli chodzi o Marka, to też jest taki ciekawy niuans z tymi jego nie najlepszymi momentami, czy dziwnymi. I Ja osobiście wierzę, że to właśnie chodzi o samego Marka w XIV rozdziale mm. Ewangelii, kiedy szukamy tej postaci w różnych fragmentach. 51-52 tekst i tam jest historia pojmania Jezusa. I dziwne zdarzenie. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Myśmy no, powiedzieli, dziwna historia, jak na Ewangelię, ale ponieważ to jest Ewangelia Marka, ten wątek nie pojawia się w żadnej innej Ewangelii. I ja osobiście jestem przekonany, że to sam Ewangelista. Umieścił się jakoś. Tak, to jest taki mały jego autograf, a przy tym no, znowu widzimy człowieka, który no, ucieka. Mhm. Mógłby zostać pojmany razem z Jezusem, a mówi w ten sposób, no taki troszeczkę jestem, tam byłem... Um, Daje to zachętę. Więc być może jak widać, że ma tendencję do uciekania, tak? Bo jeśli jest to ten Jan Marek, no to raz uciekł tutaj, a potem uciekł przy, przy Pawle i Barnawie. No ale w końcu wziął i napisał. Ale je, nawet właśnie, jeśli uciekł raz czy drugi, nie, to, to ktoś jest jednak gotowy mu towarzyszyć. Być może właśnie ten, kto rozumie, jak to jest. Nie? Że ci ludzie, którzy czasami nie mają swoich własnych doświadczeń trudnych, nie zawsze są zdolni. Wejść po prostu empatycznie w buty drugiego człowieka, żeby zobaczyć, gdzie się znajduje, co mu towarzyszyło, i tak dalej, i jednocześnie dzięki temu można po prostu sobie potowarzyszyć i być wsparciem. Panowie, ja, ja mam taką prośbę: jakbyśmy jeszcze mogli teraz chociaż na moment wskoczyć, po prostu się zastanowić nad, nad tekstem tego pierwszego rozdziału, bo chciałbym, żebyśmy przynajmniej do, do pierwszej części tej Ewangelii mogli też sobie dzisiaj wejść. Pierwszy werset mówi nam, że taki jest początek Dobrej Nowiny o Jezusie, Chrystusie. Niektóre manuskrypty greckie dodają też jeszcze taki appendix, dodatek o Synu Bożym. Nie w każdym przekładzie ewangelicznym to się znajdzie. Niektóre przekłady to mają, niektóre nie. No być może to jest o tym, że, że faktycznie ten tekst znajdował się już na samym początku po to, żeby, że Jan Marek chciał, że tak powiem, czytelnika czy słuchacza Ewangelii już na samym starcie Zapoznać z tożsamością Jezusa, nawet jeśli wszyscy inni bohaterowie Ewangelii jeszcze jej nie znają po to, żeby śledząc ten tekst móc próbować nadążyć nad tym, co się dzieje. A być może faktycznie późniejszy kopista dołożył ten dodatek Sen Boży z perspektywy już rozumienia właśnie roli Jezusa. Warto tutaj dodać, że mhm. tutaj są dwa terminy na określenie. Tej bo bohatera głównego Jezusa, tak jest Chrystus i mhm. Syn Boży. I to są te dwa terminy, które pojawiają się potem w treści całej Ewangelii, tak, gdzie w takim centralnym momencie jeden z uczniów wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, a pod koniec też tak bardzo. Rozdział, tak, pod koniec, tak dosyć, taki zaskakujący sposób. Centurion wyznaje, mm -hmm. że to jest syn Boży. Tak? I, i to, to byłoby ciekawe, właśnie gdyby tak to było zapisane i tak przemyślane, żeby w centralnych dwóch momentach y, pewne dwie postacie powiedziały tą tożsamość Jezusa. Ale na pewno tutaj ma, Marek pokazuje, że to jest Jezus, który jest pomazańca. Tak? Mm. Jest Mesjasza. Tak, tak, tym A pytanie, mnie, jaki ten mesjanizm noc. jest, to się jeszcze okaże w Ewangelii. tak? Natomiast punkt startowy jest jasno wyznaczony. Dla mnie natomiast naj, najbardziej rzuca się tutaj w oczy kwestia królestwa. Ja pamiętam, jak zacząłem czytać Ewangelię, z racji tego, że jestem Marek, to tak jakoś zacząłem od tego Marka. Ja zacząłem I... od teusza. No, <laughs> Adam zaczął od Ksiąg Mojżeszowych w takim razie. I ja u Marka słyszę tak bardzo wyraźnie Królestwo Boże. Nadszedł czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. I ja do dzisiaj w moim głoszeniu Ewangelii, jak opowiadam, to, to dla mnie jest to takie najprostsze do zrozumienia. Jesteśmy gdzieś na uchodźstwie, gdzie Król jest w innym miejscu, Jezus jest tym królem i to jest, to jest to przesłanie Marka. Jesteśmy jakby ambasadorami. Jezus mówi: Ja wrócę jako ten król, ale to królestwo już trwa i królestwo jest wszędzie tam, gdzie, gdzie są ludzie króla. I, I kiedy pojawia się tutaj Jezus i mówi nadeszło, przybliżyło się Królestwo Boże, dlatego że On przyszedł Król, ten Król z linii Dawida, to królestwo, które było zapowiedziane, to królestwo, które jest w dużo szerszym kontekście niż nawet tutaj ziemskie jakieś imperia z armiami jakie by duże nie były, to, to dla mnie znowu to królestwo. Jest to już najważniej. przeskoczyłeś do wersetu 15 właśnie, ale w, te, w ten sposób Pan Jezus sam siebie przedstawia no nie swoją, swoją misję. <laughs> Czyli na początku Marek przedstawił Ewangelię o Jezusie, jest pokazana jego tożsamość, a potem Jezus w wersecie 15 dochodzi do głosu mm -hmm. i mówi, o co chodzi. Przeszedłem, jakby wzywać do tego królestwa, tak? I Królestwo no tak, natomiast... Boże to jest wszędzie tam, gdzie rządzi Pan Bóg. Tak, I On wzywa tak. ludzi do tego, żeby byli poddani Panu Temu królowi. To nie, to, nie, to nie granice, tylko sfera wpływów. Tak. Tak? Natomiast 14 i 15 werset, faktycznie, jak, tak jak Marek jak Marku wskazujesz, to jest to sumarium, takie, taka zbitka ukazująca jakby kwintesencję tej Ewangelii już w samym wydaniu Jezusa. Natomiast w pierwszej kolejności to Marek będzie próbował pokazać nam tę Ewangelię i to ciekawe, że on ją naświetli w perspektywie tekstów starotestamentowych, hmm. prawda? I to jest coś niewątpliwie, cennego i ważnego. Ja generalnie, bardzo się też interesuje dla mnie perspektywa wykorzystania Starego Testamentu w Nowym jest ważna, bo my widzimy, że dla autorów Nowego Testamentu no to były jedyne tak naprawdę pisma, które mieli, więc oni studiowali hmm. pisma i na podstawie tych pism próbowali też rozczytać tę rzeczywistość, która jest wokół nich i ją w jakimś sensie objaśnić. Sporo jest tego Starego Testamentu w Ewangelii Marka, pogadamy jeszcze o tym później, natomiast pozwolę sobie przeczytać ten fragment i jeśli moglibyście też odnieść się właśnie do tych jak je rozumiecie, jaką rolę mają spełniać, dlaczego właśnie tak to jest opowiedziane, a nie inaczej. Mogę tylko jeszcze jedną taką Pewnie. Yy, naświetlającą sytuację, bo yy, tu mamy Ewangelię Marka tak? I teraz studiujemy Ewangelię Marka. I no, tu jest, powiedzieliśmy, że to jest najkrótsza i tak dalej, mhm. ale tak naprawdę ona jest częścią większej całości. Tak? I, I ona jest pewnym krótkim okazaniem życia Jezusa, ale życie Jezusa jest w kontekście. W szerszej całości losów ludzkości, losów mm -hmm. i działania Bożego na Ziemi. A tak? tak, później Jan napisze, a nawet jakby wszystko spisać, żeby się to nie, zmi nie tak, zmieściło tak, w księgach. Ale, ale zawsze kontekst nakreśla znaczenie. Tak? i to, dlatego tak. on. Tak. Szkicuje tutaj szerszy kontekst po to, żeby zrozumieć znaczenie już od samego początku, dlaczego Jezus jest tym wyjątkowym Mesjaszem, Synem Wolka. Tak, wydaje mi się, to że to jest znaczenie? właśnie dokładnie ten powód, dla którego. Ja przynajmniej też to tak rozumiem. Dla, dlaczego właśnie Ewangelista Marek zaczynał od tekstów starytestamentowych, tak? Ponieważ on rysuje jakby od razu pewien pryzmat, tak? przez który patrzymy na historię Jezusa. On się nie bierze znikąd. Tak? To jest coś, co wynika z całej naszej. Historii z długiej historii, które Jezus jest naturalnym kontynuatorem. Pozwolę sobie przeczytać ten tekst od drugiego wiersza, drugi i trzeci werset w zasadzie brzmi tak, w księdze proroka Izajasza napisano: Oto posyłam przed Tobą mojego posłańca. On utoruje ci drogę oraz głos wołającego na pustyni albo na pustkowiu przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie przed nim ścieżki. My tak naprawdę widzimy, że no Marek tutaj powołuje się na Izajasza, ale cały ten tekst jest niczym innym, jak pewnym kolarzem tekstów starodestamentowych odnoszących się do, i do Malachiasza, i do Księgi Wyjścia, właśnie i do Izajasza. Jak, jak widzicie ten tekst właśnie w kontekście wprowadzenia do Ewangelii, też przesłania, które jakby znajduje się w tych konkretnych wersetach, jakby rozumiejąc też ich naturalne, oryginalne, pierwotne konteksty Księgi Wyjścia, Malachiasza właśnie, czy czy księgi Zajasza? Jak jest wasza perspektywa na to? Ja mam jakąś swoją, natomiast chętnie usłyszę waszą. Ja bym się odniósł znowu do tego gatunku Ewangelii, czyli zapowiedzi przyjścia króla. No, no dla mnie ten król tutaj jednak jest takim mhm. głównym motywem, który się przewija, więc Marek mówi, kim jest ten król? Bo my często widzimy. Przychodzi ktoś niezwykły. Jezus jest kimś, kto czyni cuda, o czym zresztą będzie Marek później pisał, tak, bardzo dużo na tym się skupiając. Mm -hmm. Jezus jest tym, który wygłasza niezwykłe mowy i kazania, pozostawia swoich oponentów bez odpowiedzi, więc jest wybitny w wielu aspektach. Natomiast wciąż pozostaje pytanie, a kim on jest? Czy po prostu to jest taki wybitny prorok? Czy to jest y, jakiś posłaniec anielski, czy to jest jakiś niezwykły prorok, a y, Marek mówi, to jest Bóg we własnej osobie, znaczy, który przychodzi? Te teksty właśnie podkreślają, że one mówią o tym, że Pan Bóg pośle pewnego posłańca, który przygotuje. Mm -hmm. tak? Więc y, one jakby bezpośrednio odnoszą się do Jana Szciciela, jak tutaj interpretuje to y, Marek, ale właśnie. Ma Dla kogo? Dla kogo to tak, ma przygotować drogę? To, właśnie. Dokładnie, ale przygotuje drogę. Czyli on od razu pokazuje: Okej, okay, tutaj jest wyrywek z historii życia Jezusa, ale ono było od wieków zapowiedziane przez proroków, tak, w starożytności. I jeszcze Pan Bóg posłał jeszcze szczególnego posłania, który przygotował drogę. I tutaj też jest ten motyw, że w księdze Izajasza, tak? W tekście hebrajskim to jest głos, który jest ulokowany na pustyni. Tak, tak a tutaj jest. Głos wołającego na pustyni, tak? Mhm. E, czyli tam, tam, tam jest na pustyni przygotujcie drogę pańską, tak. a tutaj jest głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę e, pańską. E, to też ważny tekst dla społeczności Skumran. Oczywiście. E, I być może Jan Chrzciciel miał jakieś powiązania z tą społecznością. Tak, że też taką moją właśnie hipotezę. No. Tak, i pewne są nawet argumenty o tym świadczące. Natomiast tutaj Marek pokazuje, okej, okay, Jan Chrzciciel był tym ostatnim z tych wszystkich e, linii tych głosów wołających, mówiących, przygotowujących. Jan Chrzciciel przygotował właśnie drogę na przyjście tego, o którym chcę wam powiedzieć, czyli Jezus. Odwołując się bezpośrednio do tekstu z Księgi Izajasza, cytując go, e, brzmi to tak. Głos się rozlega. Drogę dla Jachwę mhm. przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. I tych e, odniesień, to jest drogę dla jachwe. I kto, a kto, kto przychodzi? No, w Jezus, tekst... Jezus przychodzi. Tak się więc... Izajasza jest kontekst wygnania babilońskiego. I droga na, przez pustynię, czyli z Babilon tak. jest Babilon, i przez pustynię autostrada. <gryśla> autostrada dla Jachwy, tak, który ma powrócić do ludu. Do to, to, też jest, to jest taka zapowiedź, kim jest ten, kto, kto przychodzi. To jest ten Jachwę I jak porównujemy Stary Testament z Nowym, to widzimy naprawdę bardzo dużo takich odniesień, gdzie w Psalmie 23. My najczęściej cytujemy to w formie, Pan jest pasterzem moim, ale tam jest w dosłownie, Jachwe jest moim pasterzem, a później Jezus przychodzi i mówi, Ja jestem dobry pasterz. Więc znowu dla wszystkich, za kogo on się ma. I, I te porównania starego testamentu, w Starym Testamencie Jezus i Bóg Jachwę jako skała, a w Nowym Testamencie mamy Jezusa jako skałę, więc, więc widzimy bardzo wyraźnie te nawiązania, ten król, ten, który przychodzi, jest przedstawiony jako Jachwę, Bóg Starego Testamentu, i to jest ten Jezus. Tutaj, generalnie w samym, na samym początku, Jan, chrzciciel i te teksty, one wszystkie dotyczą motywu wyjścia, Eksodusu, tak, z, czy to z Egiptu przez wodę, czy właśnie z przez wygnania przez pustynię. I w ten sposób Jan pokazuje pewien motyw w Starym Testamencie, który pokazuje, że Pan Bóg zapowiadał wyprowadzenie na ludu z niewoli, tak, z wygnania i jednocześnie zapowiadał powrót, bo Stary Testament też pokazuje, że Bóg opuścił, tak, w pewien sposób mm -hmm. e, to, tą swoją obecność. I teraz Jan Szciciel jest pokazany jako ten, który przygotowuje, ten, jako który mówi chodźcie na Jordan, znów wejdźmy do ziemi obiecanej, zanurzmy się, tak, na, 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 na znak naszej pokuty, na znak tego, że chcemy rozstać się z grzechem, tak, i to wszystko przygotow ma przygotować naród na przyjęcie właśnie Jezusa, Jahwe, który przychodzi w postaci Jezusa, który... Y który głosi Ewangelia, jak właśnie 14, 15 werset. No, dla mnie ten, ten wątek na pewno jest bardzo e, ważny, bo no, zazwyczaj u Mateusza widać, że tak powiem, te e, znaczące takie nawiązania do w ogóle historii Eksodusu. Natomiast te teksty tutaj pokazują to w sposób ewidentny, kiedy zakorzenimy się, tak powiem, w ich oryginalnym kontekście. Takie odniesienie właśnie do Księgi Wyjścia 23, 20, czy właśnie odniesienie do Izajasza. Mamy dwa Eksodusy, jeden z Babilonu, drugi z Egiptu, nie? I to oczywiście ma swoje znaczenie w kontekście misji, którą realizuje Jezus poprzez nie tylko powrót czy przyjście do swojego ludu tam, gdzie on jest, ale z drugiej strony wyprowadzenie go z jakiejś sytuacji, w której się znajduje i ta sytuacja jest dla nich no, zdecydowanie niekorzystna. Tak? Z, z mojej perspektywy też biorąc pod uwagę właśnie te, te powiązania takie tekstualne pomiędzy Malachiaszem wyjściem, księgą wyjścia właśnie i księgą Izajasza, to podkreślenie właśnie, że przez Jezusa jako Mesjasza, Mesjasza jest realizowany, pewien Boży zamysł wyzwolenia jest tutaj jakimś takim kluczowym, ważnym ogniwem w ogóle tej historii, poprzez którą Marek próbuje ukierunkować czytelnika na spojrzenie na tego, kim ten Syn Boży, ten Mesjasz jest. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg ma swój plan ratunkowy i ratuje ludzkość już od początku mhm. i anonsuje, w jaki sposób będzie ratował przez proroków i teraz Marek mówi... I teraz jest kluczowe wydarzenie. Opowiem wam życie Jezusa, bo ono ma kluczowe y, rolę dla wielkiego pla planu ratunkowego, którym Pan Bóg chce uratować całą ludzkość. Mm. I to jak jesteśmy takimi czytelnikami, to od razu rozumiemy, jak mamy rozumieć i czytać całą Ewangelię. To przyszedł ktoś, który przyszedł mnie uratować, całą mm. ludzkość uratować, i tam jest ratunek. Tutaj Księga chce opowiedzieć o Bożym ratunku dla całej ludzkości, więc zaprasza nas, tak? skorzystajcie, przeczytajcie dalej, bo zobaczycie, jak was Bóg chce uratować. I taka wielka wyjątkowość właśnie tego Jezusa, czego nie uchwycili ci, którzy z Nim chodzili, jedli, rozmawiali. On mówi, to, to było coś tak niezwykłego. To, kim On był, to nie wytrzymam. Muszę wam od razu powiedzieć. I ja bym powiedział, że Marek byłby świetnym YouTuberem dzisiaj, bo on od razu zaczyna i jest taka dynamika w tym, w tym jego mówieniu. Jest, jest naprawdę taki bardzo przekonany w tym, w tym, co pisze. To jest, to jest jego życie. On um, może opowiadać o królu. Okej, okay, więc panowie, to jest tak, że Jan Marek rzuca nam starotestamentowe tło na zrozumienie tak naprawdę Ewangelii, historii w Ewangelii i potem w rozdziale pierwszym i wersetach czternastym i piętnastym, który można powiedzieć podsumowuje tę pierwszą taką wprowadzeniową część Ewangelii, czytamy właśnie to, to, to takie sumaryczne opowiedzenie przesłania głównej istoty, przesłania Ewangelii. 15 werset Jezus podkreślał, kiedy udaje się na północ do Galilei, koniec już czekania, koniec zwłoki, nadeszło królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Czyli ku czemu, ku czemu Jezus wzywa, właśnie, w swoim no, przesłaniu. Właśnie, pan Jezus w swojej głoszeniu, tak, w tej, tej posłudze słowa, mówił o tym, że on przyszedł zwiastować, że Pan Bóg znów będzie panował nad Ziemią. Pan Bóg będzie królem. I teraz to nadszedł ten czas, żeby Pan Bóg objął panowanie nad światem, ale zależy to od naszej reakcji. Mm -hmm. Czy właśnie będziemy, upamiętamy się, czy będziemy pokutować. Tak? Czyli te słowa, które mówi, zmień swoją drogę, zrozum, jaką drogą kroczysz, zmień tą drogę i zacznij być posłuszny Panu Bogu. Uwierz tej Ewangelii, że Pan Bóg przychodzi. Okay. I, I potem, gdzie Pan Jezus się pojawia w Ewangelii, tam zmienia rzeczywistość wokół Niego. Odwraca... Skutki grzechu. Ludzie są uzdrawiani w następnych. Mm -hmm. Osoby jakieś pod presją jakichś złych sił są uwalniane. W ten sposób pani pan pokazuje, że tam gdzie jest, odwraca skutki grzechu. I, i pan Jezus to właśnie tutaj anonsuje, że pan Bóg odwraca skutki grzechu. Okej, okay, więc rozumiemy to tak, że jeśli rolą ewangelii jest właśnie danie tego wzorca, tak drogi, którą mamy pójść, to te słowa są po prostu jasnym komunikatem, przesłaniem nie tylko do pierwszych adresatów, odbiorców, do środowiska rzymskiego, czy, czy właśnie rzymskiego umocowanego, też już w takim sensie w snagodze, która jest tam obecna. Ale również do tak naprawdę każdej generacji, do każdego kolejnego pokolenia, po to, żeby pokazać, jakie pierwsze kroki na tej drodze postawić, żeby zrozumieć, kim jest Jezus jako Mesjasz, jako Syn Boży, no i żeby dobyć, że tak powiem, do końca tej, tej historii. To jest, to jest coś cennego, co możemy dzisiaj wziąć dla siebie. myślę, że byłoby chyba też dobrze po prostu poprosić Boga o to, żeby przez swoją łaskę dał nam to jakoś wdrożyć w naszym własnym życiu. Jest takim elementem tego wdrożenia, właśnie tutaj w tych pierwszych fragmentach, Marek pominął wiele aspektów z życia Jezusa, tych początkowych, ale tutaj jest mowa o chrzcie, więc chrzest jest takim momentem w służbie Jezusa, gdzie, ja, ja lubię to podkreślać, mhm. tak jak Bóg odpoczął na początku, czego nie musiał robić, Dając człowiekowi pewien przykład, dając człowiekowi błogosławieństwo, to tutaj Jezus, ten, który nie potrzebuje tego chrztu, to jest Mesjasz, który przychodzi, jest doskonały, to on przychodzi, żeby nas przyjąć, ościć, zanurzyć w sobie. On przyjmuje chrzest. Więc to też jest taka, myślę, taki drogowskaz dla kościoła dla tych wszystkich, którzy czytają, dla Marka, który mówi, teraz wam powiem to, co jest ważne i, i już na samym początku mówi, to, to jest ta droga. Mhm. I dla tych wszystkich, którzy chcą pójść... Drogi, tak? tak, dla tych wszystkich, którzy chcą pójść za Mesjaszem, za Królem, to to, to jest to, co on zrobił i to jest to, co również jest dla nas przykładem. Okej. Okay. Marek, mógłbyś pomóc się o nas, o każdą osobę, która też może gdzieś do tego tekstu Marka sięgnie z, takim, z taką... Wolą błogosławieństwa, właśnie do, do wdrożenia, że tak powiem, tego, tego przesłania, które, z którym się dzisiaj spotkaliśmy. Pewnie. Panie Boże, bardzo dziękujemy za to, że Marek kiedyś usłyszał Twój głos i pomimo swojej słabości, jak każdy z nas, dziękujemy, że możemy się z kimś utożsamiać i wierzę, że każdy, kto dzisiaj słucha, tej naszej rozmowy, zagląda w ten tekst, to, to będzie to jakąś ulgą, że ty dajesz kolejne szanse, a te kolejne szanse są tak niezwykłe i można e, zrobić taką różnicę w życiu e, innych ludzi, jaką uczynił Marek. E, dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty przyszedłeś na ten świat, bo o tym jest ta Ewangelia i, i Ty jesteś tym zapowiedzianym, tym oczekiwanym, tym, który przychodzi rozwiązać wszelkie problemy, wyprowadzić nas z niewoli. I jesteś królem królów, i to o Tobie ten cały kwartał, ten tekst, te całe studium i całe nasze życie. Chcemy poznawać Ciebie jako króla, i chcemy, żeby te słowa, które padły dzisiaj i w kolejnych naszych spotkaniach, żeby mogły przybliżyć Ciebie jako tego, który nas stworzył, tego, który przyszedł do człowieka i, i zaprasza do swojego królestwa. Bardzo dziękujemy za. Te słowa z Ewangelii i to, co każdy w sercu mógł słyszeć taką dobrą zachętę. W imieniu Jezus polecamy się Tobie i tych, którzy dzisiaj byli z nami, oglądali. Panie Błogosław, bardzo za to dziękujemy.